Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj nagrywamy vlog. Właśnie jedziemy w trasę do Koszalina na wycieczkę. Jesteśmy już w Lęborku. Później wam pokażę, jak jedziemy. Coś ciekawego pooglądamy, pozwiedzamy. Nagram wam wszystko, a tymczasem na razie. Przybyliśmy do Koszalina. Mamy tutaj mapę miasta, żebyśmy wiedzieli. A obok mamy piękne fontanny. Tutaj jakiś szpaler ala zrobiony, ale jest zwinięty. Jest troszkę zimno. A tutaj mamy takie piękne fontanny. Taki plac. Nazywa się to Rynek Koszaliński. Coś takiego. Bardzo ładnie. Mam nadzieję, że coś jeszcze ciekawego znajdziemy w tym mieście. A jak nie, to przeniesiemy się do innego miasta. A więc trochę już pozwiedzaliśmy. I teraz jesteśmy przy pomniku. Jest to skwer ofiar katyńskich. Jedna z ciekawych rzeczy, które możemy tutaj znaleźć. Obejdę go naokoło. Jest tabliczka, jest napis. Za nami lata wojny i okupacji, przed nami rzeczywistość wojennej Polski. Nie należymy do przeszłości. To przeszłość należy do nas. Gotowi jesteśmy podjąć zadania za siebie i za tych, co odeszli. Nagrywam z ręki, dlatego tak trzęsie. Zawsze wierni ojczyźnie, żołnierze jednostek regularnych, wojsk polskiego i konspiracji niepodległościowej. Idziemy dalej. Tutaj mamy taki jakby deptak. Coś takiego prowadzi nas do kolejki. Siemka kochani, mała przerwa na loda. Chwileczkę odpoczywamy i idziemy dalej. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego dla was. Jesteśmy z powrotem pod fontanną, pod tą na początku. Myślę, że przejdziemy jeszcze w drugą stronę. Jeśli nie znajdziemy jakiejś starówki czy czegoś takiego, to po prostu wybierzemy się w inne miejsce. Właśnie znajdujemy się w parku. Nie wiemy, jaki to jest park, bo wyszliśmy po prostu sobie, zeszliśmy na dół. Tutaj płynie rzeczka, strumyk czy cokolwiek. A tutaj jest taki ładny, krótki żywopłot i bodajże zegar słoneczny. Spójrzcie tylko. Bardzo fajnie to wygląda. Zaraz przejdziemy dalej i zobaczymy, co mamy dalej. A podeszliśmy bliżej i widać, że to jest fontanna, po prostu nie jest odpalona. Ale pięknie tutaj wygląda w tym parku. Właśnie idziemy zobaczyć, co jest na górze, ponieważ widać tam jakieś stare ławeczki. Więc już zmierzam w tym kierunku. Tutaj mamy plac z pomnikiem, zaraz wam powiem kogo. Ale tam będą zdjęcia w tej altanie na dole. Kolejnym ciekawym miejscem, które znaleźliśmy, są w tym parku drzewa, które są pomnikami przyrody. Są tutaj opisy drzew oraz same drzewa oznakowane tabliczką pomnika przyrody. Prawem chroniony.
Są to dosyć duże drzewa, jest ich tutaj sporo z tego co widzę. Tam mamy kolejne drzewo, ale my idziemy do altanek. Dalszą częścią tego parku jest rzeczka, stawek, przedzielony po środku chodnikiem, że można przejść jakby po środku stawu. Tutaj prowadzi do tego pomost. I tak jak widzicie, na środku jest chodnik. Jest tutaj dosyć wąsko i po obu stronach mamy wodę. Tam jeszcze jest fontanna i tak to ładnie wygląda. Kolejnym miejscem, które znaleźliśmy, jest pomnik Byliśmy, jesteśmy, będziemy. I kierujemy się w stronę czegoś o dziwnym kształcie, czyli idziemy dalej przed siebie. Tam widzę kolejne jakieś pomniki tutaj w tym miejscu, więc na pewno zaraz się do was odezwę. Właśnie znajdujemy się pod amfiteatrem imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Piękna budowla, później wam pokażę z daleka, a teraz może wam pokażę kawałek z bliska, jak wygląda w środku. Dalej, wychodząc z naszego przepięknego parku, znaleźliśmy most z miłosnymi kłódkami. No witam, witam. My już jesteśmy w samochodzie. Jedziemy w kolejną lokalizację, czyli do Mielna. Tam może też coś pozwiedzamy, połazimy, może pójdziemy na plażę. Coś zobaczymy, co zrobimy, coś wam pokażę. To do zobaczenia już w Mielnie. Moi drodzy, jesteśmy już w Mielnie. Jest tutaj całkiem inny świat. Dużo sklepów otwartych, dużo pamiątek otwartych. Widziałam restaurację otwartą, więc no jest gdzie pochodzić. Więc na pewno coś wam pokażę, jak pójdziemy do jakiegoś bazarku czy coś takiego. Na pewno coś zobaczycie. Znaleźliśmy pomnik jelenia. Bardzo ładny. No i kochani, witam was na ostatnim odcinku naszej podróży, czyli jedziemy do domu. Jesteśmy już w drodze od 1,5 godziny. Co mogę wam powiedzieć? Nie zachwycił mnie Koszalin, niestety. Ładny był park, ale oprócz parku to nic tam ciekawego nie było. Ale za to Mielno, pełne życia, tętniące, pełno ludzi, otwarte restauracje,
otwarte sklepy, można było sobie kupić pamiątkę, więc tam naprawdę dużo się działo i dużo zobaczyliśmy, pozwiedzaliśmy i wracamy do domu. A jeśli interesują Was takie filmy, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i zostawieniu subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!